Halo, halo, dzień dobry bardzo. Dojechaliśmy wczoraj, tak jak mówiłem, teraz zbieramy się i jedziemy do... na rozładunek. Jest godzina 8. Mamy 7 minut drogi, także akurat się rozładujemy i będziemy wolni. Zjedliśmy małe śniadanko, podgrzałem sobie kotleta, który się okazał niedobry, także poszedł do kosza. No zaraz sobie zrobimy drugie śniadanko, jak sobie opanujemy rozładunek. Wypiliśmy kawku, pogadaliśmy z żonką. No i co? Trzeba jechać się rozładować. A po rozładowaniu będziemy co? Czekać na nas jakieś zlecenie, na jakąś robótkę. Fajna okolica, cichutko, spokojnie. Obudziliśmy się o 7. Byliśmy skorzystać z toalety. Tutaj był rewer sklep, także sobie skoczyliśmy do kibelka, załatwiliśmy swoje wszystkie potrzeby. No i co? No jodymy, panie Zielonka, jodymy. Nie ma lekko. Wczoraj mi się bardzo fajnie jechało. Naprawdę. Nie było ciężarówek, nie było dużego ruchu. Tak bezproblemowo żeśmy objechali te kilometry. Także elegancko. Co, będziemy się odzywać z drogi? Jak się dowiemy, co robimy, gdzie jedziemy. A teraz jedziemy do armii się rozładowywać w armii. I trzeba się rozładować przed 9, bo będzie padać. Tak se to pogoda wymyśliła, że będzie padać od 9. A myślę, że spokojnie zdążymy. Halo, 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 halo! Jodymy, proszę państwa, jodymy. Zrzuciliśmy się, byśmy byli... Powiem wam historię taką. Zapakowali mi jedną paletę, takie duże pudło Military na palecie. I na tej palecie to pudło nie miało dwóch nóg. Tak zapakowali na palecie, no bo nie ma dwóch nóg. A to na raz ładunku mnie pan mówi, żebym mu podpisał papier, bo pudło uszkodzone. Ja mówię, nie, proszę pana. Ja pudła nie podpiszę, pudła nie popsułem. Jak jest, tak jest. Nic się nie stało. To trzeba zadzwonić do drugiej strony, żeby potwierdzili, że tak było. Że pudło było... jak to się nazywa? Że pudło było uszkodzone, tak? No i zadzwoniłem do spedytorka zadzwoniła tam, dali jej na piśmie, że takie było zapakowane, dałem im papierek, to się pokazałem na telefonie, że tak było. No i pan powiedział, no szkoda by było, żebyś ty płacił za to pudło warte bardzo dużo, bo to takie Military, to takie drogie są te pudło. Dlatego nie podpisałem tego papiera, bo jakbym podpisał, to musztarda po obiedzie, tak? No. I co, tak się armia niemiecka dorabia na busiarzach? Kurde. No. W każdym razie problem rozwiązany. A teraz jodymy, proszę państwa, jodymy! Mamy jeszcze... No, znowu roboty drogowe. Kurde.
Mamy jeszcze, proszę ja was, 108 km. Jedziemy się zapakować i jedziemy pod Frankfurt gdzieś z tym. W sumie na dzisiaj mamy 380 km wszystkiego, z czego 160 już właśnie robię. Także nie ma tragedii. No i co? Teraz już praktycznie cały czas autostradą. No a z mamą sobie rozmawiałem. Czuję się już lepiej. Wczoraj leżała cały dzień w łóżku. Źle się czuła bardzo. Dzisiaj już troszkę lepiej, także mam nadzieję, że jakoś się to po kościach rozejdzie i będzie już dobrze. No. Auto u mechanika. Mechanik wziął klucze, podała żonka rano. Dogadała się bezproblemowo. Tatko jej nawet nie musiał zbytnio pomagać. Także superancko. No. Po rozładunku tam się wykąpałem. Był prysznic dla kierowców, także elegancko wlazłem sobie, wykąpałem się. Czyściutki, zadbane taki, że po prostu wow. Więcej takich firm bardzo proszę, bo kierowca też człowiek, musi się wykąpać, umyć, odświeżyć, a nie jak jeden z drugim otwiera auto, też w oczy szczypie. Także super. Przed chwilą padało, teraz słońce świeci i taka ta pogoda. Powinno być w maju jak raju. A nie kwiecień, plecień poprzez lata. Już maj, proszę państwa, maj. Już blisko połowy. Połowa, dzisiaj 15 przecież. Do połowy maja, proszę państwa, co to ma być? Co to za pogoda? No, wrzuciłem jeden filmik, bo tam mieli bardzo szybki internet, także się wrzucił elegancko. W sobotę praktycznie nic nie nagrywałem, kilka takich urywków. Także sobotę z niedzielą połączę i zrobię jako jeden odcinek. Ale to już w czasie przeszłym, bo wy już to będziecie oglądać. I tak myślę, czy by na niedzielę nie zrobić takiego live'a jakiegoś albo coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Jak będzie z czasem, jak będzie z internetem przede wszystkim. Jakbyście mieli jakieś pytania, to kilka pytań mam zapisanych, także Q&A można zrobić. W komentarzu napisać Q&A i pytanie zadać, to będzie szybka możliwość znalezienia pytania. No i podpowiadam, co trzeba. Jak najbardziej. Odcinek by był dwuminutowy, bo na razie mam chyba cztery pytania zapisane, także. Bardzo bym prosił o więcej pytań. No. Miłego oglądania ze mną. Proszę państwa, mamy 900 metrów do załaduneczku. Fajnie się jechało, w międzyczasie grad. Ale tak waliło po szybie, że myślałem, że normalnie, nie wiem, będę miał przeciąg w środku. No bo wiecie, że mam trzy dziury po kamieniach. Także się bałem, że będzie grubo, ale się udało, proszę państwa, się udało było. Nic się nie stało było. Mamy dzisiaj bardzo lajtowy dzień, bo się załadujemy i mamy... Wszystkiego było coś niecałe 400 km, a 170 zrobiłem już, także tragedii dzisiaj nie ma, proszę państwa. Tutaj gdzieś to mamy skręcić, czyli tutaj. Czyli to
tutaj gdzieś to jest, proszę Państwa. 200 metrów skręć w prawo. Dobrze, skręcimy jak najbardziej. Słyszeliście o tym wypadku? Już pewnie słyszeliście i wiecie. Teraz podawali w radiu, bo sobie słuchałem RMF FM. A tutaj jest ten las, coś tam, dobra. To już wiemy, gdzie się ładujemy. Gdzieby tu stanąć i jakby tu stanąć. Żeby to było zrobić tak, że tutaj sobie stanę. O. I sobie tutaj tyłkiem wjadę. Tutaj jakaś rampa, to tutaj się wjedzie. Może to się jako budu. Dobra. Idziemy się zapytać, co i jak, i gdzie, i za ile. Do 14 załadunek, jest 13.17. Także superancko. Do za chwilę. Halo, halo, proszę Państwa. Zapakowane. Mamy 3 palety akwarium. Normalnego, zwykłego akwarium. No co jest z tymi nawigacjami? No tutaj trzeba jechać, tam jest ślepo. Obydwie nie wiedziały, gdzie jestem. No to proszę Państwa, mamy 295 km. Pokazuje 3 godziny 9 minut. Nie ma tragedii. Ważymy 770 kg. Ładunku, także elegancko, tak w sam raz, nie za dużo, nie za mało, fajnie się jedzie tak. I całą drogę autostradami jedziemy, kawałek 7, kawałek 61, praktycznie zjazd jest kilometr czy półtora od firmy. Także elegancko będzie, proszę Państwa, elegancko. Trzeba jeździć ostrożnie, bo szkło wjeżdżamy, dużo szkła. I szkło trzeba czasami przewieźć, no nie? Duszno bardzo. Duszno się zrobiło bardzo. Będzie chyba jeszcze lało. Zresztą patrząc po chmurkach, jak widzicie, nie wróży to ładnej pogody. Wszędzie teraz szparagi Niemcy sprzedają. Kto je zbiera, jak Polacy nie jeżdżą? Co? Parking trzeba znaleźć tam w pobliżu, jutro rozładunek na 8 rano, także piszę, że na 18 będziemy, także na spokojnie, proszę Państwa, możemy sobie jechać, zrobić sobie przerwę w międzyczasie, zjeść sobie jakieś jedzonko. Jakieś kawki się napić, także na luzaku dzisiaj. Bye.
elegancko. No, to już siódemeczkę mamy wyjazd. Na zdrowie, dziękuję. Opsia, opsia, opsia i już jesteśmy na autostradzie, proszę Państwa. Cyk, cyk, cyk i już jedziemy. No, do szerokości. Jakby to powiedzieć, jodymy. Halo, halo, zymułem się trochę, bo normalnie lało jak z cebra, stwierdziłem, nie ma sensu. Zjem se coś, odpocznę se. No, zostało jeszcze 80 km do parkingu, który jest 10 km, 20 km od rozładunku, także 20 km rano pojedziemy. Ale rozładunek mamy na 8, także spokojnie, bez nerwów sobie rozładujemy. No. No i takim to sposobem będziemy na czas. Czekam na sezon truskawek, kiedy się zaczną, bo normalnie chce mi się owoców. Na razie te brzoskwinie wcinam. Praktycznie codziennie kupuję sobie paczkę brzoskwin, tam jest 6 sztuk. I codziennie te 6 zżeram. Tak mi smakują, jak nie wiem, są takie mięciutkie, pyszne. Taki fajny sezon teraz na owoce będzie. Tu jest zimno, 14 stopni tylko. Niebo zalezione całe chmurami. Aby nie lało dalej. No ale taka w sumie 45 minut spałem. No już wjeżdżamy na 61. Także rzut beretem i będziemy na miejscu. 50 minut zostało. Ulewa, normalnie wycieraczki nie nadążały. Co za pogoda. A ten kawałek dalej słońce świeci, no nie? No i temperatura spadła do 11 stopni. Fotkę mi strzeliło. Ograniczenie do 130, ja jadę 95 i tu pstryk. Myślę, o kurczaczek, co jest? Ale to pewnie nie przyjdzie, pomyliłem z ciężarówką.
najwidoczniej. No i tak sobie jedziemy i jedziemy i jedziemy i jedziemy. No bo mimo przelało nieźle. Dzisiaj to pogoda, no, robi swoje. Robi robotę. Wcześniej grad sypał. W ogóle rano słońce świeciło, potem grad sypał. Deszcz lał. Potem znowu słońce wyszło, teraz znowu leje. Grybo się dzieje, proszę Państwa, grybo. Taka pogoda wyszła, taka to pogoda. Jeszcze powoli zachodzi, a nie by było jeszcze widnie, gdyby nie padało. Halo, dotarliśmy na parking. Mamy 19 km, 15 minut drogi. Także zostajemy tutaj. Firmy otwierają od 8 rano, więc na spokojnie, bezproblemowo sobie pojedziemy. No, dobranoc. Zjem sobie jeszcze coś, jakąś kanapeczkę. Napiję się kawuni. Pogadam tutaj z kolegą obok. Bo widzę, że stoi też bus z Polski, to pogadam chwilę i spanko! Dobranoc, do jutra, trzymajcie się ciepło!